W dzisiejszym odcinku Bluesów sprawdzimy sobie nową, najlepiej zrobioną małpkę. Podobno, bo oczywiście jej nie testowałem. Jak widzicie, exp cały czas jest zero, ale dostałem taką informację od zaufanej osoby, że to jest po prostu najlepsza małpka, jaka kiedykolwiek powstała. Więc zobaczymy, przetestujemy, gramy sobie oczywiście na customowej mapce. Postawimy sobie na początku Adorę, niech ona sobie coś tutaj robi i wiadomo, trzeba będzie zagrać pod farmę, bo plan jest taki, żeby jeszcze pokazać wam dzisiaj właśnie paragon tej małpeczki. I po tym nawet, jak widzę, że są, że zostało, wiecie, włożone troszeczkę w to pracy i nawet jak klikasz sobie w jakąś rzecz, to zmieniają się te ikonki, to jestem naprawdę pozytywnie nastawiony do tego, ale na razie niech ona sobie coś tam zacznie bić. Wy oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić lajka pod tym filmem i jeżeli szukacie tanich gier, no to koniecznie sprawdźcie ofertę na Kinguinie, gdzie z kolem w lotar jest wszystko taniej, oj, oj, oj. A, dobra, widzę, że są małe problemy i wiecie co? Zrobię coś, czego nigdy bym nie zrobił normalnie, jako pierwszą wieżyczkę, albo bardziej pierwszą małpkę, nieważne. Nazywajmy to jak chcemy, postawię po prostu farmę. To jest głupie, bo mówię, normalnie bym zrobił coś innego, ale będę potrzebował naprawdę dużo kaski i tym razem nie idę pod żadnym marketplace ani nic takiego, tylko po prostu pod to. I właśnie chciałem jeszcze jedną rzecz jakby powiedzieć, bo w komentarzach bardzo często pojawiają się komentarze w sumie, gdzie mówicie, o ten mod był u kogoś tam, ten mod ktoś inny pokazywał. Słuchajcie, powiem wam tak, ja nie oglądam żadnych, kompletnie żadnych kanałów z Bluesów, ponieważ są kanały, które mają wcześniej te mody, bo na przykład współpracują z danym moderem i na przykład mają wyłączność na tego moda na tydzień i dopiero po tygodniu na przykład on jest publicznie gdzieś tam dostępny. Na przykład ten mod, jak ja nagrywam, to on by został wczoraj o 20:45 dokładnie publicznie pokazany, więc dopiero teraz reszta, powiedzmy, ludzi może sobie zagrać tego moda, dlatego ja nie śledzę żadnych kanałów z Bluesów, kompletnie żadnych, żeby po prostu sobie nie psuć później frajdy z odkrywania tych modów samemu. A to, że ktoś tam, wiecie, zagrał na tym modzie, co mnie o to obchodzi? Przecież ja na nim nie grałem. To czemu miałbym się po prostu przejmować innymi, skoro to ja mam grać i ja mam czuć z tego frajdę, więc od razu możecie jakby przestać pisać takie komentarze, że o, ktoś tam inny to już pokazał. Nie obchodzi mnie to, naprawdę kompletnie mnie to nie obchodzi. Nie śledzę tych kanałów, w sumie tylko ja sobie gram w to i śledzę Discorda, na którym są publikowane mody i to mi wystarczy tak naprawdę. Więc no, tak chciałem po prostu powiedzieć, wow, ale to ładnie wygląda, ej, bardzo ładnie to wygląda. Ale jeszcze ładniejsze będzie Banana Plantation, żeby po prostu więcej kaski sobie tutaj zarobić. 3240, halo, poproszę. Cyk. I pierwsza farma. Ej, to jest dziwne, to jest bardzo dziwne, bo tak nie powinno być. Tak nie powinno być, że ja mam tak szybko farmę. 18 runda i już mam naprawdę tą farmę dość mocno ulepszoną, ale postawmy w końcu tą małpkę i zobaczmy. Okej, czyli to jest inspirowane helikopterem, ale jednocześnie... Wow, jest wolniejsze, o wiele wolniejsze, ale to mi się podoba. Dobra, postawmy sobie kolejną farmę, cyk, w sumie farmera mógłbym postawić, mam jakiegoś? Mam farmera, na ten odcinek czemu nie, można sobie takiego farmera też tutaj postawić i przynajmniej nie będę musiał się już zajmować tymi właśnie farmami i mogę się skupić tylko i wyłącznie na pokazywaniu fajnych małpek. Co to jest? Bluntonium Tipped Darts Increase Damage Against All Blunt Types. Okej, czyli wszystkie typy balonów będziemy mogli niszczyć i widzę, że będzie coś potrzebne na camo, bo za chwilę camo balony po prostu będą, a ja jeszcze nic nie postawiłem kompletnie i postawmy go sobie może gdzieś w tym miejscu, bo nie wiem też, czy on będzie po prostu domyślnie sobie niszczył te camo balony. Cyk, radar scanner i możemy zagrać sobie, mam go o 3000, no to czas ulepszyć ten balon. A i tutaj mamy wykrywanie camo, no to troszkę może się pośpieszyłem, ale też na inne te balony, bo oczywiście za chwilę postawimy sobie dwa kolejne, w sumie nawet już mogę to zrobić. O, pięknie to będzie w ogóle wyglądało. To tego sobie zrobimy pod środkowe drzewko i tego zrobimy sobie pod dolne drzewko. A, i on będzie mógł... Chwila, ja mogę mu wyznaczyć na przykład ścieżkę, że w tym miejscu ma sobie latać?
W ogóle fajne jest to, że te balony rzeczywiście są bardzo, bardzo wolne i też jest dobre to, że każdy upgrade widać. Kurde, to jest na pewno, naprawdę bardzo dobrze zrobiony modzik. Nie sądziłem, że doczekamy się aż takich quality modów, bo właśnie coś takiego ja bym chciał widzieć właśnie w każdej modyfikacji, bo cały czas mam w głowie Simanki. Jeżeli pamiętacie Simanki, to napiszcie w komentarzu, że to pamiętacie. Najgorszy moim zdaniem mod, jaki po prostu był do Bloonsów, jak widziałem te ikonki, to oj... Odrzucało troszeczkę, ale wróćmy sobie do tego, postawmy kolejną farmę, lecimy z kolejną farmą, może troszkę przyspieszymy sobie czas, razy 5 będzie idealnie, no i na razie nic kompletnie się nie przebija, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało, jeżeli będzie moab, no bo za chwilę moab się pojawi i mogą być małe problemy, 3243 farmy, pięknie kaskadzie, oczywiście mam double cache moda włączonego, na takie odcinki jest po prostu idealny, bo daje mi ten komfort psychiczny, że oj! Jeden balon się przebił. Trzeba będzie zastosować małe wsparcie. Szybsze strzelanie sobie weźmiemy. A second machine gun. W ogóle to jest fajne, że on automatycznie tak jakby namierza te balony. A i tu samolocik jakiś lata. Dobra, latają małe samolociki. Tego sobie weźmiemy. No to on będzie, czekaj, mobile, aha, reveal nearby camo balloons. Dobra. I tutaj będziemy bomby zrzucali. W ogóle ma taką bombkę piękną. 6695. Upgraded bombs have... A, czyli więcej obrażeń i będziemy jeszcze osłabiali pobliskie balony. Za 6000. No to fajnie. To sobie weźmiemy. Improve engines, all of monkey airship to more... A, czyli będą bardziej zwrotne. Jak się daje tego upgrade'a, to po prostu będą bardziej zwrotne te balony. No jak widzicie, na razie nic się nie przebija. Tego ninja w sumie możemy sobie sprzedać, bo już mi nie będzie potrzebny. I to sobie kupimy. Monkey Town. Czekajcie. O nie. Nie wszystkie... Aha. Nie wszystkie balony mają te upgrade'y. Przepraszam. Nie wszystkie... Czekaj, muszę gdzieś postawić w innym miejscu. Halo? No nie, że będę musiał sprzedać wioskę. Dobra, sprzedajemy wioskę. To nie ma kompletnie sensu granie w ten sposób, gdy nie wszystko, co chcesz, będzie miało po prostu te upgrade'y, które musi mieć. No i teraz 10 tysięcy. Może trochę straciłem na tym kasy, ale mam nadzieję, że to mi się lada moment zwróci i pierwszy moab. Oj, 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 oj. Oj, ty, było blisko. To było bardzo blisko. Monkey City sobie jeszcze weźmiemy. I teraz będzie mi jeszcze więcej kasy generowało, a ja muszę się skupić przez chwilę na ekonomii, bo no, potrzebuję 900 tysięcy, czekajcie, sprawdzę. Tak, 900 tysięcy na ten paragon, no to troszkę jeszcze trzeba przyfarmić. Jestem na końcowym etapie zmieniania moich farm bananów w fabryki, w sumie właśnie wszystkie fabryki powstały, także będę miał teraz ogromny przychód i możemy skupić się na ulepszaniu tych małpek na piąte tiery, ponieważ one muszą dość dużo jeszcze podłapać, jeżeli chcę pomyśleć o jakimś fajnym paragonie na wyższy poziom. Weźmiemy sobie laser. Ale to się zmieniło. Pięknie. Tej, rzeczywiście jest laser. Kurde. Widać, wiadomo, że to jest połączenie helikoptera. Tutaj mamy jakiś model Moaba, później mamy BFB i tak dalej. No jakby to jest zamierzone, ale nie można odmówić tej modyfikacji, że jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze dopracowana. 189 tysięcy kosztuje coś takiego, spoko. Tutaj mamy Heavy Bombera. Postawiłem go sobie tutaj w tym miejscu, bo wydaje mi się, że idealnie będzie pasował. I mamy jeszcze... O, nowe samoloty. I tutaj będę mógł jeszcze więcej samolocików sobie respić. A, i one powstają tutaj z tego. Czyli... To się wszystko zamieniło teraz w zwykłe lądowiska dla helikopterów. Ciekawe w sumie. Nie spodziewałem się. To kosztuje 189 tysięcy. Tutaj mamy 45 tysięcy, więc najszybciej chyba uda mi się to zdobyć. Chociaż nie, mamy jeszcze 41. Improved bomb stun and weaken all balloons in radius. No dobra, czyli będziemy zrzucali bomby, które będą osłabiały inne balony. Spoko, ale o, to jest jakaś, czekajcie, to jest umiejętność. Co to jest? A, że pewnie mi się laser zmieni w jakiś inny. Albo pojawi się kolejny laser, czekajcie, bo pewnie miałem tutaj to napisane. As a powerful beam. Aha, dobra, czyli atakuje najsilniejszego balona na ekranie. Spoko. 48 tysięcy, w ogóle dodałem też sobie snajpera, bo zauważyłem, że małpeczki mi się, znaczy małpeczki, balony mi się przebijały troszkę za daleko, więc mówię, zainwestujemy. Devastator? Nie, to sobie weźmiemy na początku. Czyli tak, pojawiły się te małe samoloty, ale to super wygląda. Dobra, i one będą po prostu wszystko niszczyły na swojej drodze. Super, super, super. Na razie jest fajnie. Zobaczymy, jak będzie później. Mamy 125. rundę, a aktualny mój setup prezentuje się w ten sposób.
Postawiłem najwięcej tych Monkey Airship pod środkowe drzewko, bo po prostu najwięcej one zbijają i najlepiej sobie radzą. Mają także specjalne umiejętności i mogę odpalić to i w ogóle wszystkie balony są od razu, jak widzicie, niszczone. Nic się tutaj nie dzieje. W sumie kupimy sobie, o, jeszcze permanentne ulepszenie tych wszystkich tutaj, tych piątych tierów, co się na pewno przyda. No i powoli będę myślał nad tym, czy by nie postawić tego paragonu, bo zaczyna mi gra lagować, więc trzeba o tym myśleć. I na 140 rundzie będziemy mieli opancerzonego BFB, z którym też może być mały problem. Tego się trochę obawiam. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie i nie będzie tutaj czegoś takiego, że wiecie, postawię ten paragon i przegram następną rundę, jak było to na przykład ostatnio. Na razie jestem dobrej myśli, wszystko jest od razu niszczone. Zobaczmy, te najgorsze takie ile mają? 126 tysięcy, 119, 84, no jest na pewno to dobrze działające. Tutaj mamy już 3 miliony, tutaj mamy 165 tysięcy. No to jest najgorsze ulepszenie, ale ono, mówię, gdyby było w innym miejscu, może na samym początku powinienem to postawić, to by działało jeszcze lepiej. I zobaczmy, tutaj, ojojoj, no ten to wyznacza tutaj standardy. 7, prawie 8 milionów już jest zbitych obrażeń. Właśnie, jeszcze wioskę powinienem postawić, zapomniałem o tym, wioskę pod środkowe drzewko, żeby mieć Homeland Defense. No, to jest jakby taka podstawa tutaj. 680 tysięcy. A ile potrzebuję na paragon? Na paragon potrzebny mi jest 945. Do tej 140 rundy postaram się po prostu zagrać tym setupem, który mam, a później sprzedamy wszystko, znaczy wszystko równa się farmy i po prostu kupimy sobie już ten paragon. I miejmy nadzieję, że to wystarczy, może nie na maksymalny poziom, bo pewnie to mi się nigdy nie uda, żeby odpalić maksymalny poziom paragonu, ale na taki, żeby wiecie, żeby on pokazał swoją siłę. O, teraz rundy są bardzo długie. W ogóle Adora ma już 20, tak, ma już 20 poziom. I co? Klikamy 945 i bum. Ho, 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 ho. Ale 76 poziom. Ej, jest git. Jest spoko. Ej, no. O co chodzi? No co to ma być, widzowie? Co to ma być? Och, ale czuję się oszukany. Czuję się totalnie oszukany. No, tak być nie może. Idę na sandboxa znowu. A raczej na challenge mode, bo oczywiście na sandboxie nie można robić paragonów. Dobra, zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało i na spokojnie będziemy mogli mu się przyjrzeć. 30 poziom paragonu mogło być lepiej, tak jak przed chwilą. Jesteśmy na setnej rundzie i zobaczmy, jak on sobie poradzi ze zwykłym badem. Okej. Okay. No, powiedziałbym, że było całkiem, całkiem fajnie, bo bardzo szybko został rozwalony, ale i tak jestem troszeczkę zniesmaczony tym, że tak szybko zakończyła się moja przygoda na tamtej normalnej misji, bo kurde, ten mod zasługiwał naprawdę na o wiele więcej. Polecam, mówię, go sobie zainstalować i samemu przetestować ten paragon, jeżeli to, co tutaj widzicie, wam nie wystarczy, a ja czuję mały niedosyt. Powiem wprost, czuję mały niedosyt tej wieżyczki i może ją sobie zachowam na razie. Nie będę jej usuwał, bo normalnie, gdy wiecie, kończę nagrywać, to usuwam danego moda, żebym po prostu miał zawsze czystą wersję gry, ale ten jest na tyle dobrze zrobiony, że moim zdaniem idealnie będzie po prostu pasował nawet do zwykłych jakichś takich odcinków. Możecie napisać, co o tym myślicie. No, radzi sobie pięknie. Wszystko, jak widzicie, niszczy. Tylko jeżeli chodzi o szybsze balony, no to już miał małe problemy. Także ja go oceniam na 9 na 10, bo jednak 76 paragon na tam, nie wiem, której rundzie to był. W sumie nawet nie wiem, do której rundy doszedłem wtedy. No to troszeczkę jest przesada, żeby przegrać przy kolejnej rundzie.